Cześć kochani, witam Was w czwartkowym domu modlitwy. Cieszę się, że tutaj jesteście razem ze mną i że chcecie się ze mną pomodlić, bo naprawdę to jest mały krok dla Was, że kliknęliście ten filmik, a ogromny dla Waszej wiary. I teraz zaczniemy takim pozytywnym akcentem. Czyli zaczniemy od znaku krzyża. W imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie Jezu, proszę, przychodź do każdego domu, do każdego pokoju, do każdej osoby, która się teraz modli. Dawaj jej ogień wiary, ogień miłości, ogień nadziei. Proszę Cię, Panie Jezu. Proszę Cię, przychodź też i zabieraj wszelkie zwątpienia, grzechy, wszelkie nieporozumienia, niedopowiedzenia. Przyjdź, Panie Jezu. Kiedy właśnie zaprosiliśmy Jezusa do tych wszystkich rzeczy, On się postara i zrobi co w swojej mocy, żeby te rzeczy były naprawdę albo zniknęły, albo były zminimalizowane, albo właśnie były wywyższone. Tak jak nasza wiara, tak jak nasze chęci, tak jak nasza motywacja do działania codziennego, do nauki, czy w ogóle do kontaktów z innymi, bo też może nam się na przykład nie chcieć z kimś porozmawiać. A Jezus mówi, porozmawiaj, przecież co Ci szkodzi, to jest rozmowa, a może Ci dać naprawdę bardzo wiele. Może ta osoba powie Ci coś, co Ci się przyda na dalszy etap Twojego życia. Jak wspomniałam właśnie o tych relacjach, to w dzisiejszej modlitwie chcę się bardzo skupić na wszystkich Waszych relacjach, na wszystkich Waszych rozmowach. Bo pewnie często jak z kimś rozmawiam, to nie zwracam w ogóle uwagi na to, co mówimy, czy jakie to będzie miało echo jakby odbioru, że tak powiem. I my możemy mówić dużo rzeczy, możemy mówić różne rzeczy, a możemy nie mówić wcale. Możemy być taką osobą, która się wstydzi z kimkolwiek porozmawiać, czy powiedzieć coś na głos, czy w większym gronie. Ale zawsze jest taka rozmowa, która nas nie osądza, która po prostu jest zwykłą rozmową, taką jakbyśmy po prostu siedzieli sami w pokoju, nikt więcej i rozmawiamy my i nasz odbiorca, czyli Pan Jezus. To jest taka rozmowa, która naprawdę otwiera. Jestem tego dobrym przykładem. Ta rozmowa otwiera i pokazuje masę możliwości. Więc traktujmy tą modlitwę jako rozmowę i jako krok do tego, żeby być lepszym mówcą, lepszą osobą w relacjach. I naszą modlitwę, naszą rozmowę przenośmy do życia codziennego, do rozmów z innymi, bo możemy na przykład z kimś rozmawiać i nie wiedzieć kompletnie, co mam powiedzieć, a przypomnieć sobie modlitwę, gdzie nam tak łatwo przychodziły słowa, czy na myśl, czy mówiliśmy je na głos i powiedzieć sobie, hej, przecież ja rozmawiałam z Panem Jezusem, przecież ja teraz mogę robić wszystko. Ja mogę z tą osobą porozmawiać, dlaczego nie mogę? Przecież to może się okazać, że może być mój najlepszy przyjaciel kiedyś, albo może mi ta osoba pomóc, bo coś do mnie powie, albo ja coś jej powie i to tak zapadnie w pamięć, że będzie mi na przykład, że mi na przykład podziękuję za to, że ja powiedziałam akurat to słowo. Rozmowa to naprawdę jest dobry lek na większość naszych problemów, naszych zmartwień, a rozmowa równa się modlitwa. A taka modlitwa z Panem Jezusem to jest tak samo rozmowa z naszym najlepszym przyjacielem, z naszym najlepszym tatą. I warto zacząć właśnie od modlitwy, od rozmowy z Panem Jezusem, żeby później nasze słowa przeniosły się na rozmowy z innymi. Proszę Cię, Panie Jezu, żebyś przyszedł do każdej osoby, która się wstydzi mówić, która nie wie, co ma mówić, która często bardzo przeżywa swoje wypowiedzi, czy stresuje się po prostu. Ty jej daj taką moc, że pokaż jej swoją modlitwę, swoją wiarę, żeby ona otworzyła się i zaczęła po prostu mówić. Super sposobem na zaczęcie po prostu mówić jest modlitwa językami. Modlitwa językami to są przypadkowe sylaby złożone w całość.
jakby małe dzieci, jeszcze ledwo mówiące, coś mówiły do swojego taty. Modlitwa językami to jest taki bardzo dobry początek do takiej modlitwy, do rozmowy, bo wystarczy, że zrobimy Panie Jezu. Zwykłe sylaby. Będziemy wplatać po prostu w naszą modlitwę. A Pan Jezus będzie tłumaczył. On będzie tłumaczył tę naszą modlitwę i pokazywał innym, że tak się da. Jak jesteśmy początkującymi, nie musimy od razu sylabami się modlić językami. Zacznijmy od prostych wezwań. Panie Jezu, proszę Cię, przyjdź do tego. Jezus, miłuj się, uwielbiam Cię, Panie Jezu, przyjdź, Duchu Święty. A później wdrążać te nasze sylaby w tą modlitwę, w tą rozmowę. I naprawdę mogą dziać się cuda. I mówię Wam, że te cuda będą, jeśli będziemy chcieli je zobaczyć. Nawet jakbyśmy nie chcieli ich zobaczyć, że specjalnie się uprzemy, że u mnie to na pewno nic się nie będzie działo, to Pan Jezus Ci właśnie pokaże, że a właśnie u Ciebie On zadziała i On zadziała bardzo dużo. Że hej, ja tu jestem, ja, Twój tata, Twój Pan Jezus, porozmawiaj ze mną, brakuje mi Ciebie. Często dbamy właśnie o takie relacje między człowiekiem a człowiekiem, a często zaniedbujemy właśnie te relacje między nami a Panem Jezusem. Więc proszę Was, żeby ta Wasza modlitwa jednak zamieniła się w taką rozmowę spontaniczną i zostańcie właśnie przy takim nastawieniu, że to jest moja modlitwa, że to jest moja rozmowa z moim najlepszym przyjacielem. I siemano! I Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Dziękuję ślicznie, że byliście razem ze mną.